Przygodzie Ekokreatywnej. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy z przepięknymi markowymi chustkami, szalikami oraz akcesoriami. To są głównie torby. No tymczasem pokażę Wam też jakieś myki krawieckie, bo niektóre rzeczy, które kupiłam, przerobiłam. No i chcę Wam pokazać, jak bardzo szybko, dosłownie w kilka minut przerobić coś. Także zapraszam już teraz serdecznie. Chciałabym na początku oczywiście poprosić Was o polubienie filmiku, jeśli Wam się spodoba, oraz o zasubskrybowanie, to mi bardzo pomaga. No i będę Wam mega, mega wdzięczna za to, że właśnie subskrybujecie. Bez Was tego nie będzie, także serdecznie Was proszę i oczywiście zapraszam już na filmik. Chciałabym Wam też zarekomendować jeden kanał, ponieważ wiecie co, dawno nie nawiązywałam do takich typowo ekologicznych tematów. Zakładam, że cały ten mój kanał jest o profilu ekologicznym, no bo promujemy tutaj odzież vintage, odzież z odzysku, więc z założenia jest to ekologiczny kanał, ale kiedyś robiłam takie ekowskazówki. Pewnie będę co jakiś czas takie ekowskazówki Wam jeszcze wklejać tutaj. No i dzisiaj będą ekowskazówki, między innymi właśnie te szybkie przeróbki. No i jeszcze chciałabym Wam zarekomendować kanał, na którym Joanna Pinkowska, tak się nazywa też kanał, promuje również właśnie odzież second handów. To jest bardzo fajny vlog, ona robi też takie vlogi trochę o gotowaniu, o życiu codziennym swoim. Bardzo, bardzo ciekawy, jest to bardzo osoba na poziomie, bardzo sympatyczna. No i też wkłada dużo pracy w rozwój swojego kanału, także serdecznie Was do niej zapraszam. Naprawdę ma bardzo ciekawe filmiki i bardzo dobrej jakości właśnie odzież z drugiej ręki. To jest bardzo dla mnie ważne, ta jakość, jak wiecie, więc serdecznie polecam Wam też kanał Joanny, która właśnie też na to zwraca uwagę i bardzo często właśnie ma takie super jakościowe skarby na swoim kanale. Kochani, to, żeby wspierać inne kanały eko, ale chcę Wam też zarekomendować jedną stronę na Instagramie, bo całkiem niedawno zwrócił się do mnie chłopak, młody chłopak, który stworzył stronę Polub Eko Siatkowanie i to jest naprawdę fajny pomysł ekologiczny, także z całym sercem wspieram, żebyśmy używali jak najwięcej ekosiatek, nie używali tych plastików. Co prawda w większości sklepów już są promowane ekotorby i tak dalej, ale wiecie, nadal jest za dużo tego plastiku, więc kupienie sobie ekotoreb, fajnych ekotoreb, to jest świetny pomysł i na końcu pokażę Wam dwie stylówki z ekotorbami i znajdziecie pewnie też te moje stylówki na kanale właśnie Polub Eko Siatkowanie i na moim Instagramie, bo bardzo mi się spodobał ten pomysł i uważam, że takie właśnie inicjatywy trzeba wspierać, a tym bardziej, jeżeli inicjują to właśnie młodzi ludzie, do których należy przecież przyszłość tej naszej planety, więc wspierajmy ich w tym, co dobre. Serdecznie Was zapraszam na ten właśnie profil Instagramu, podlinkuję Wam oczywiście i kochani, zapraszam Was, żebyście właśnie zobaczyli też te stylóweczki na końcu filmu. A tymczasem przechodzimy już do moich zakupów. No i kochani, pierwsze to jest to, co mam na sobie i dzisiaj robię troszkę inną formułę filmiku. Będę wskakiwać w kolejne outfity z nowymi rzeczami. No i teraz właśnie to jest ten pierwszy outfit. Weszłam w niego płynnie, co prawda, ale... I kochani, to, co mam na sobie, to są moje stare spodnie, ale bluza jest nowa. I za 2 zł kupiłam taką sukienkę oversize'ową, za dużą na mnie. Zobaczcie w przebitce, tu Wam pokażę. Była bardzo taka duża, wiecie co, ja już mam takie sukienki domowe. No i szczerze mówiąc, trochę mi się nie podobało, było to takie trochę workowate. Lubię czasem takie rzeczy, ale tak naprawdę potrzebowałam krótkiej bluzy crop. Właśnie do takich spodni dresowych z wysokim stanem, których mam... Ojej, sierdź kota wszędzie. Których mam chyba ze 2 czy 3 pary. No i za bardzo nie miałam ich do czego nosić. A takie spodnie są fajne właśnie do krótkiej bluzy. Szukałam już dawno takiej bluzy, ale żeby była za niską cenę, bo to jest coś, co ja noszę po domu. No i kupiłam tą sukienkę i zobaczcie... Wygląda super, jak ją obcięłam. Tu Wam pokazuję takie zdjęcia, jak zaznaczam sobie długość tej bluzy, później po prostu ją obcinam, no i już efekt końcowy, jak w tym moim tutaj lustrze się prezentuje, właśnie w tym zestawie spodnie oraz właśnie ta crop bluza, a dodatkowo z tej spódniczki, z tego dołu tej sukienki, czyli ze spódniczki sukienki jakby, zrobiłam osobno spódniczkę. Tylko muszę tam zaszyć kieszenie, więc jeszcze się Wam w niej nie pokażę, ale zobaczcie, co zrobiłam. Od spodu zrobiłam po prostu takie rozcięcie w środku tej
tego ściągacza, który wcześniej był na dole. Teraz to będzie góra mojej spódnicy. Wciągam tam po prostu gumę, zszyłam tą gumę, zaszyłam to, no i po prostu zrobiła się spódniczka z gumą w pasie. Bardzo wygodna, bardzo cieplutka, bo ta bluza ma taki meszek pod spodem, co jest świetne naprawdę, bo jest przez to bardzo miła i przyjemna w dotyku i ciepła, a w dodatku to jest 100% bawełna, więc w ogóle rewelacyjny materiał. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam za 2 zł. Mam i spódniczkę, i bluzę. Tak jak mówię, spódniczka jest jeszcze do przerobienia, ale serdecznie Wam polecam takie myki. Macie coś za dużego, jakąś długą bluzę, ale podoba się Wam kolor, materiał, można ją bardzo łatwo ciachnąć i w zasadzie tego nie musimy obrabiać, bo ja to zostawiam zupełnie niewykończone, tak jak to jest. Nie ma sensu, to jest dzianina, ona się nie będzie aż tak strzępić. Gdyby się zaczęła strzępić, to wtedy mogę sobie to oblecieć, że tak powiem. Ale na razie jest super, jest przeciepła i w dodatku, zobaczcie, ma takie super fajne, modne, bufiaste rękawy. Także jestem bardzo zadowolona. I od razu pokażę Wam jeszcze następną rzecz, której nie mierzę, dlatego nie wskoczę w nią. A mianowicie świetną kurtkę męską, którą kupiłam też za 5 zł. Nie, przepraszam, za 2 zł. Tak. Niewiarygodne, kochani, ale naprawdę, w ostatni dzień wyprzedaży w sklepie w Dobczycach kupiłam taką kurtkę Canada Goose. I wiecie, że te kurtki są bardzo, bardzo drogie. Nowa taka kurtka kosztuje 5-6 tysięcy, zależnie od modelu. No i jest super stanie, zobaczcie. Jest mega, naprawdę. Nie wiem, czemu nikt jej nie kupił, ale ludzie też tak nie wszyscy się znają na tych markach, nie wiedzą, co jest tak naprawdę dobre. Może komuś kolor nie spasował. Jak dla mnie, taki brąz jest przepiękny po prostu. No i słuchajcie, już ta kurtka już prawdopodobnie powędruje do mojego kolegi z teatru, ale jestem z niej bardzo, bardzo dumna, że mi się udało ją kupić tak tanio i oczywiście mogłabym ją sprzedać dużo drożej, bo nawet używane takie kurtki chodzą pomiędzy tam 500 a 1000 zł. No ale wiadomo, dla przyjaciół nie będę tego aż tak drogo odsprzedawać. Zależy mi na tym, żeby ktoś użył tą kurtkę, żeby ona była w ponownym użyciu, no i po prostu, że coś tam uda mi się na niej zarobić, więc też świetnie, bo naprawdę dużo czasu spędzam, wiecie, na tym grzebaniu, na tych zakupach i fajnie jest coś z tego też mieć. Także tadam! Okej, kochani, no i teraz przechodzimy już do moich akcesoriów i wskakuję w kolejny outfit. Kochani, no i już jestem w kolejnym outficie. To widzieliście ostatnio w tym mikrowlożku moim. Taki mini filmik, który wstawiłam. No i oczywiście co? Jest to moja sukienka, ta taka ściągaczowa z dzianiny. Możecie sobie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Peleryna vintage z wełny, którą mam już od jakiegoś czasu. Oraz nowy szalik. No i ten szalik, kochani, to jest właśnie nowa zdobycz. John Hanley firma. 70% moheru oraz 30% wełny. Jest przepiękny, zobaczcie na te kolory. Naprawdę zachwyciły mnie te kolory. No i idealnie się wpisują w tą pelerynę w ogóle. Różowy, taki bardzo jasny fiolet i czerwień taka malinowa. I coś tak przeplata w kratkę. Jest cieplutki, jest bardzo miły. Co prawda moher trochę gryzie, jak wiecie pewnie. Ale ja ten szalik nie muszę wcale, nie musi być wcale noszony on przy szyi. Można go właśnie tak zamotać na wierzchu. I wtedy wspaniale nam ociepla tutaj, wygląda ekstra fajnie według mnie. Mnie się to w każdym razie bardzo podoba. No po prostu dla mnie to jest super świetna stylówa. Byłam tak ostatnio w szkole. Dodatkowo pokażę Wam teraz torbę, którą kupiłam ostatnio na nowym towarze, ale jest świetna, jest ze skóry, ale nie była tania. Kosztowała ona około 20 zł, w sensie no jak na torbę skórzaną to oczywiście nie jest dużo, ale co mnie przekonało do niej? Właśnie ten zestaw kolorów, jak na tym szaliku, zobaczcie, różowy z czerwienią. Jedyne co miała naderwane tutaj w jednym miejscu to ramię, rączkę. No i niestety zobaczyłam to dopiero po kupieniu. No, było to tak mało widoczne. Zobaczcie, tutaj na zdjęciach Wam pokażę, jak to widać. No i bałam się, że to się będzie urywać. W związku z tym zrobiłam taki myk, znowu taka ekowskazówka. Wsadziłam sobie takie łańcuszki. Podzieliłam jeden łańcuszek, wiecie, jakby go podzieliłam na dwie połowy. Miałam taki stary łańcuszek z zepsutym zapięciem, który po prostu nie działał. Nie dało się go nosić.
A jest całkiem fajny, fajnej jakości i wiecie, rozchyliłam sobie cążkami te ogniwka, no i przyczepiłam tutaj takie dwa łańcuszki, które trzymają to razem, więc to się już nie będzie nadwyrężało i wyglądają jak ozdoba, więc też według mnie wcale źle to nie wygląda i zdobi dodatkowo torbę, można sobie tu przyczepić jakiś brelok jeszcze czy coś, ale ta torba jest dość ozdobna, no i jest naprawdę duża. Zobaczcie, ma bardzo porządne wykończenie w środku, to jest jakaś skandynawska torba. Ma tu zamek, ma tu takie skórzane kieszonki, naprawdę fajnie wykończona rzecz. No i uważam, że to do tego super. Nie da się tego założyć na ramię, bo wiecie, ta pelerina uniemożliwia noszenie na ramię. I tutaj można nosić rzeczy tylko w ręku. No ale o, taki zestaw. Oczywiście tą torbę mogę nosić do różnych rzeczy, niekoniecznie akurat do tego, taki pomysł, ale ja mam dużo rzeczy w czerwieniach, w takich właśnie kolorach tego typu, więc będzie mi to super pasowało i jestem zadowolona z zakupu tej torby, mimo że to wcale nie było aż tak tanio, jak mówię. Dobra, kochani. Tymczasem przechodzę dalej, a jeszcze zanim przejdę dalej, to chcę Wam zwrócić uwagę na mój nowy wieszak. O, właśnie się coś tutaj wykrzywiło mi. Kupiłam sobie taki wieszak w takim kształcie okrągłym, bo tutaj mam trochę mało miejsca i to mi się tutaj lepiej sprawdza powierzchniowo tam, kochani, i ten stary wieszak będzie na taras, na razie go złożę na zimę. Muszę sobie kupić taki niższy tutaj, drugi, na różne rzeczy, które mi stąd wyszły. No i jestem ciekawa, jak się Wam podoba. Moim zdaniem jest fajny, jest inny i widać te rzeczy jakby tak od góry do dołu, co jest też dla mnie naprawdę spoko. Jest ok, muszę troszkę go podmalować, bo tam jakieś takie ma niewielkie wady, no ale to rzecz z Chin, więc wiecie, no nie można spodziewać się, że to będzie nie wiadomo jak super zrobione, ale jednak jest całkiem dobre, bo to stal, jest solidne to na pewno i ma fajny kształt, jest to takie praktyczne. No, tymczasem zrobię vlog o zmianach w moim studio, ale jeszcze te zmiany tutaj trwają, bo kupuję sprzęt i tymczasem właśnie będę przesadzać moją monsterę do większej donicy i Wam pokażę już efekt końcowy później. Ale dobra, przejdźmy teraz do następnej stylówy. No, jestem w kolejnej rzeczy. Właściwie jeszcze nie jestem w niej, bo to jest moja po prostu stylówka, którą przygotowałam do tej chustki. Moi drodzy, super jest ta chustka i powiem Wam, że to jest jedwab oczywiście. Firma Mucho Gusto. To jest bardzo droga firma. Zobaczcie tam przebitki, które Wam z internetu wkleiłam. Ile kosztują takie chustki właśnie tej marki Mucho Gusto. No jest przepiękna w takie wzory. Widzicie tutaj takie typowo właśnie z tych luksusowych marek zaczerpnięte. Tutaj są takie fajne płaszczyki jakby w stylu Burberry nawet. No i ma takie chwostki, takie pomponiki wiszące jakby. No, przepiękny zestaw kolorów, beż właśnie, biały, kremowy właściwie, trochę brązu, trochę czerwieni, no i dlatego zestawiłam to dla rozjaśnienia właśnie z takim czerwono-brązowym zestawem. Tutaj Wam pokażę mój, o, z golfikiem. Uważam, że to super wygląda. No i też te chwostki tutaj nawiązują do tych wiszących frędzelków na tej spódnicy vintage'owej. Bardzo fajne zestawienie według mnie. Można właśnie troszkę sobie tutaj rozjaśnić twarz. Pokażę Wam jeszcze z żakietem, chociaż tej górnej części tak do końca jeszcze nie przemyślałam. No ale przykładowo mógłby to być taki właśnie żakiecik do tego, brązowy. Mógłby być też płaszcz po prostu, na przykład mój płaszcz od właśnie Burberry. Oczywiście jestem super zadowolona z tej chustki, jest bardzo wygodna, jest już złożona na pół, jakby ona jest tak uszyta, że jest gotowym trójkątem, takim dwustronnym. Tadam! No to wskakujemy w następny. Kochani, następny zestaw to jest w zasadzie to samo, plus taki kardigan w pasy, który już też wielokrotnie Wam pokazywałam, ale nowością jest u mnie torebka. I ona tak idealnie według mnie pasuje do tego kardigana i do tej spódnicy. To jest prześliczna torebka. Zapłaciłam za nią około 15 zł. Made in Italy, Artigiani Veneziani. Tu Wam pokażę. Jest ze skórki takiej naprawdę przepięknej, mięciutkiej i z zamszu skórzanego. Ma świetny wzór, zobaczcie. Takie liście naszyte.
jest po prostu przepiękna według mnie. Jest naprawdę taka artystyczna i pięknie wykonana. No i oczywiście ten golf niekoniecznie. Ja tutaj go zostawiłam już ze względu na to, że wczoraj byłam, przez dwa dni byłam dosyć chora, już nie chcę się za wiele razy przebierać. Ja bym tutaj pewnie wybrała jakiś golf czy bluzkę bardziej w kolorach tego swetra, ale kochani, da się też i tak. No i ta torebeczka, zobaczcie, przepięknie pasuje do wszelkich jesiennych zestawów, do stylizacji takich. Pewnie pokażę Wam jeszcze w jednym dzisiaj ją zestawie, jeśli się uda. Także taki zakup, przepiękny i na pewno ją będziecie wiele razy oglądać w moich tegorocznych zestawieniach, bo jest właśnie taka bardzo pięknie wykończona i po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Po prostu według mnie jest doskonała. Doskonałe wykonanie, kształt. No i piękne jesienne kolory. Ciekawa jestem, co o tym myślicie. Skakujemy w następny. Moi drodzy, no i co? Oczywiście chustka kolejna. Kolejna jedwabna chustka w dodatku. To jest, już Wam mówię... O, jest, przepraszam. Jest Esprit. Tutaj jest taki malutki napis na czarnymi literkami, ale na pewno tego nie zobaczycie, bo to jest na ciemnym tle czarne. No i jest to jedwab 100%, no i przepiękny zestaw kolorów. I to jest właściwie szalik, chustka szalik, z trzech chustek się jakby składa. Można by spokojnie z tego trzy apaszki użyć, jakby ktoś się uparł, to popatrzcie, możecie sobie zrobić trzy apaszki oddzielne. Ale ja chcę taki duży szal. I zobaczcie, specjalnie ubrałam się w ten zestaw kolorów, żeby Wam pokazać, jak fajnie można zestawić taki szalik i podkreślić jeszcze, podkręcić stylizację, bo mam na sobie niebieskie spodnie, kamizelkę z wełny i ten kaszmirowy golfik właśnie czerwony i do tego w tych samych kolorach chustka może nam służyć jako szalik, nawet w zimie, bo taki jedwab wbrew pozorom całkiem fajnie grzeje, szczególnie jak ja mam golfik jeszcze. No i do tego na przykład niebieski płaszczyk albo czerwony płaszczyk, czarny płaszczyk jest superowa styluwa. W przepięknym zestawie kolorów, tu można troszkę... troszkę więcej tego czerwonego wydobyć i voila! Bardzo jestem ciekawa, jak się Wam podoba ten zestaw kolorów. Dla mnie jest bardzo ciekawy i bardzo lubię te kolory w ogóle. Obydwa, i czerwony, i niebieski, a już ich połączenie to jest dla mnie taki hit kolorystyczny. Jestem bardzo ciekawa, czy się Wam podoba takie zestawienie kolorów. Mnie mega się podoba. No i polecam Wam takie ciekawe zestawienia właśnie na zasadzie kontrastów, na zasadzie takich pasujących kontrastów. Trochę jest to krzykliwe, ale w dobrym stylu, według mnie. No i przechodzimy do kolejnego. No i kochani, kolejna styluwa, kolejne rzeczy. To, co mam na sobie, to jest ten sam golf. Jak widzicie, specjalnie robię stylówki w tym samym, właściwie golfie, w tym samym swetrze, żeby Wam pokazać, do jak wielu rzeczy można takie coś włożyć. Naprawdę mega uniwersalny kolor. To jest prawie tak jak z czernią, czerwony. Oczywiście, że są rzeczy, do których czerwony nie pasuje, ale do większości moich rzeczy pasuje. Tym razem spodenki od mojej przyjaciółki z takiej sztucznej skóry, trochę w wężowym wzorku. Bordowe rajstopy, bordowe buty, bo do tego będzie mój nowy plecak. Vintage zresztą, ze skóry naturalnej i kosztował tylko dwie dyszki. To jest naprawdę mega tanie, jak za taki piękny vintage'owy plecak z przepięknej skóry. Zobaczcie, jak to ma grubą, taką mięsistą skórę dobrej jakości. Świetnie, zapina się na taki zatrzask tutaj. I w ogóle ma super wykończenia, ma nawet tutaj taką skórzaną patkę. No i jest przesuperowy, jest naprawdę ekstra i to może być jako plecak miejski, mogę go wziąć na wyjazd. Właśnie zastanawiam się nad stylówkami na wyjazd do Holandii, taki dwudniowy, który mi się szukuje i być może właśnie pojadę z tym plecakiem i zobaczycie te stylówki, jeśli się zdecyduję już na konkretne, na ten wyjazd już niedługo. W każdym razie, coś takiego do tych spodenek, do tego, co tutaj mam na sobie. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Mnie mega ten plecak jest przydatny. No i w ogóle bardzo mi się podoba. I kolor jest taki wymarzony dla mnie. No i zobaczcie, znowu kolejna rzecz do kolejnego zestawu. Mogę włożyć ten szalik, bo też ma w sobie taki bordowy, fioletowo-bordowy kolor,
który też by tutaj nawiązywał do tych spodenek i do dołu mojego ubrania. Oczywiście bordowe botki takie zimowe też posiadam, więc jak najbardziej można do tego takie botki włożyć. Moi drodzy, no i przy okazji jeszcze pokażę Wam jedną chustkę, tylko zdejmę ten wspaniały mój plecak. Tadam! Kupiłam jeszcze jedną przepiękną, jedwabną chustkę, ale nie będę jej pokazywać w stylówce tym razem. To jest taka bardziej w letnich kolorach chustka i jest bardzo duża. Zobaczcie, jaka jest wielka. I ona jest 70% wiskozy, 20-30% oczywiście jedwabiu. Ma przepiękny wzór, takie jakby buławy, czy jak to nazwać, chwostki, różne takie elementy, bardzo modne wzory i zamierzam z tego zrobić prawdopodobnie sukienkę. Bo jest bardzo duża ta chustka i przy dołożeniu może jeszcze jednej chustki albo jakiegoś materiału dodatkowego, jakichś akcesoriów, powstanie przepiękna letnia sukienka. Zastanawiam się nad takim projektem, także pokazuję Wam tylko tak wstępnie to. No i ta chustka też nie była droga, kosztowała mnie kilka złotych, już teraz naprawdę nie pamiętam, bo to było już kilka tygodni temu, ale zbierałam trochę te chustki, żeby Wam wszystkie pokazać w programie właśnie z tymi akcesoriami na jesień. Także moi drodzy, ostatnia rzecz to będzie znowu torba. Moi drodzy, no i ostatnia rzecz to torba, tak jak mówiłam. Znowu golf, ten sam. Jak widzicie, jestem dzisiaj konsekwentna. Tym razem wełniane spodnie w taką jodełkę z wełny angielskie. Do tego mam te botki moje marszczone, bo te spodnie się właśnie trochę tak marszczą lekko i mi się to podoba, że one się tak na końcu właśnie razem z tymi butami lekko przymarszczają. No i do tego spodobała mi się ta kamizelka w tym też takim trochę angielskim posh stylu, powiedzmy. I mam tą torbę nową, którą też kupiłam za około 15 zł. Kochani, nie wiem, czy to jest jakaś torba samodziałowa, czy to jest torba, która była przez jakąś taką niszową firmę szyta. Ale jest bardzo ciekawa, z bardzo mięciutkiej skóry. Zobaczcie, to jest takie, no jak materiał mięciutki, ale to jest prawdziwa skóra na 100%. I ma takie długie uszy, jest ogromna w ogóle, to jest naprawdę wielgachny. I ma świetne elementy, bardzo mi się spodobały te kieszonki na zaczaski, które mają tutaj takie marszczenia, po obu stronach są. I w środku nie ma żadnych przegródek, ani nie ma zapięcia, to jest troszkę wada, ale ja taką torbę będę nosić głównie, wiecie, na jakieś zajęcia plastyczne, gdzie mam dużo materiałów, albo właśnie na zakupy, co jest kolejną eko-wskazówką właśnie i przy okazji stylówką do tego, wiecie, o eko-siatkach programu, do tych stylówek. No i bardzo ciekawą ma w środku podszewkę, trochę taką jakby dla dzieci, jakby to była torba na jakieś akcesoria niemowlęce czy coś, może ktoś sobie w tym celu to uszył. Bardzo fajna, wesoła podszewka, jakby kontrastuje z tą taką dosyć poważną kolorystyką tej torby, będzie mi też mega pasowała do płaszczy, zobaczcie jak to fajnie wygląda, właśnie jest w stylu takim plastycznym, takie coś mogłaby nosić właśnie plastyczka. No i ja bardzo potrzebuję takich ogromnych rzeczy. I może to być też właśnie ekosiatką ta torba, jak najbardziej. Takie coś na zakupy idealne, bardzo mocne uszy i możemy sobie to po prostu wziąć jako ekosiatkę i wsadzić tam wszystkie zakupy praktycznie, które zrobimy. Taka po prostu bardzo, bardzo stylowa ekosiatka, nie sądzicie? No i oczywiście to będzie mi pasować do mnóstwa rzeczy, bo ta torba jest po prostu taka, wiecie, jest uniwersalna, bo ma i czarny, i brązowy, co sprawia, że do wielu tych rzeczy, czy czarnych, czy właśnie brązowych, czy łączonych, będzie świetnie wyglądać. No i kochani, to już są wszystkie moje zakupy na dziś, te akcesoria. Wydaje mi się, że są świetnymi nabytkami na jesień właśnie, na jesień i zimę. Piszcie, co sądzicie, koniecznie. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie na kolejne programy. Będzie na pewno vlog właśnie o moim studio, będzie kolejny haul lumpeksowy, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy. I będzie oczywiście program o stylu angielskim, który już obiecałam. Także serdecznie Was zapraszam i pozdrawiam. Cześć!